Cześć, witajcie w dzisiejszym To Nie Tak. W związku z tym, że jesteśmy w takim okresie życia, że szukamy mieszkania, bo chcemy je kupić, to będzie nasze pierwsze mieszkanie, no to też pomyśleliśmy, że zrobimy taki krótki poradnik o tym, jak kupić mieszkanie w naszym mieście, jak się przygotować do tej całej procedury. Zapraszamy. Tak jak Adrian wspomniał, jesteśmy na etapie poszukiwania małego mieszkania i powiem szczerze, że mamy dość duży problem, żeby w ogóle je znaleźć. To nie chodzi o to, żeby je kupić, ale żeby w ogóle je znaleźć, bo rzadko się takie mieszkania pojawiają na rynku, ale o tym może za chwilę, więc jakby ktoś chciał sprzedać, to w dobrej cenie. Chętni. Nawet w średniej możemy kupić. Nawet w średniej. Na razie są tylko wysokie albo ich nie ma. Jeszcze czekamy na propozycje. Ale właśnie w temacie tych małych mieszkań i w ogóle rynku bielskiego, jak to teraz wygląda, no to na pewno większość osób, które nas oglądają albo które w ogóle interesują się tym tematem, bądź same poszukują, wiedzą, że bardzo dużo jest teraz inwestycji w Bielsku. Mhm. Więc powstaje bardzo dużo nowych mieszkań, nowych osiedli, tak jak tu się szumnie w Bielsku mówi, apartamentowców. I właściwie deweloperzy wykorzystują wszystkie wolne przestrzenie w Bielsku. No wiemy, że powierzchnia czy przestrzeń w Bielsku jest trochę ograniczona, bo mamy wokół góry. Chociaż ja to jeszcze czekam, jak tak góry będziemy zasiedlać. Na zboczach, tak na wzgórzach. W Wiedniu. To byłoby piękne. To byłoby piękne. Póki co te chociaż wszystkie... zaznaczmy nie ekologiczny. Póki co te wszystkie powierzchnie, wszystkie jakieś wolne działki, no deweloperzy o nie walczą, chcą tam budować. Nawet czasem są to takie mini osiedla po kilkanaście mieszkań. I co ciekawe, przy takiej ilości nowych inwestycji, tych mieszkań, zwłaszcza małych, nie ma. Nie ma. Przepadły. Nie ma tych, wśród tych budynków, które już są, które zaraz będą oddane do użytku, tak, albo które będą oddane do użytku pod koniec tego roku. No i starych mieszkań, które są do remontu, też nie ma za bardzo. Starych mieszkań też nie ma, ale to jest jakby trochę inny temat i to o tym za chwilę. Mhm. Ale wynika to po prostu z tego, że jest bardzo wielki popyt teraz w Bielsku. Mówiliśmy też jakiś czas temu o tym, że Bielsko-Biała jest szóstym miastem w kraju z tych najszybciej rozwijających się. No i w sumie widać to też w statystykach, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, bo jeszcze kilka lat temu to było około 180 tysięcy, a według teraźniejszych danych, właśnie według tego rankingu, to jest już jakieś 220. Mhm. Więc 40 tysięcy w 2 czy 3 lata, no to jest to dość duży przyrost. No jest dość dużo, chociaż prawdę mówiąc, patrząc na to, ile tych mieszkań jest, naprawdę wydawałoby się, że coś powinno się znaleźć. No to oprócz oczywiście osób, które tutaj przyjeżdżają, żeby po prostu zamieszkać i żyć, no to bardzo dużo ludzi inwestuje w Bielsku. Kupują mieszkania pod wynajem. No i oczywiście te małe mieszkania, takie do 40 metrów dwupokojowe, no to są najlepsze do tego, żeby zainwestować, no i wynajmować, no bo z wynajmem też nie ma problemu. Tak. Jeżeli to jest cena choć troszkę atrakcyjniejsza, jeśli chodzi o wynajem, w porównaniu do tego, co jest dostępne na rynku, no to one właściwie się rezerwują te mieszkania w ciągu kilku godzin i znikają z rynku, zwłaszcza jeśli są to jakieś budynki bezczynszowe, bo czasami też się takie zdarzają, niewielkie. No i jak ktoś szuka mieszkania, a jak zazwyczaj jak szuka pierwszego mieszkania, no to jest to właśnie małe mieszkanie. I tak nie daj, jeszcze chce je kupić na kredyt, to już w ogóle jest skreślone. Tak, no to jest bardzo ciężko, no bo osób, które właśnie chcą kupić pod inwestycję za gotówkę, też jest bardzo dużo. Tak. No i postanowiliśmy powiedzieć trochę o tym, no może nie o tym, jak szukać, bo to jest bardzo trudne. Tego nie wiemy. Po prostu. Bo te małe mieszkania z rynku wtórnego, o którym mówisz, czyli te starsze, no to często po prostu pocztą pantoflową się sprzedają. Mhm. Albo ktoś z sąsiadów, ktoś z rodziny sąsiadów kupuje, albo znajomy sąsiadów i wiemy, że takie znikają. Nam jedno takie niestety właśnie. Zniknęło. Ktoś sprzątnął sprzed nosa. Więc bardziej chcieliśmy powiedzieć o tym, w jaki sposób się może przygotować do momentu, kiedy już to mieszkanie uda się znaleźć. Bo no, statystycznie raczej większość osób i tak kupuje na kredyt. No i nie każdy też wie, że w sumie do takiego zakupu nawet trzeba się przygotować, bo nie mając środków, gotówki na mieszkanie, na zakup, wciąż i tak trzeba mieć pewną ilość gotówki. Więc postanowiliśmy krótko o tym powiedzieć. I po pierwsze, jeśli chodzi o kredyt,
no to to chyba większość osób chyba wie, że trzeba mieć też wkład własny. Kiedyś nie trzeba było go mieć. Mhm. Kiedyś nawet były dofinansowania z państwa, tak, przez ileś tam czasu. Przez ileś lat kredytu państwo spłacało odsetki, jeśli dobrze pamiętam. Pamiętam, że jak byłem mały, marzyłem właśnie o tym, żeby na ten kredyt kupić mieszkanie. Teraz niestety nie ma już takiej możliwości. Średni taki procent tego wkładu własnego to jest 20%. Czasami można znaleźć też ofertę na 10%. No ale biorąc pod uwagę ceny, które teraz mamy w Bielsku, to małe mieszkanie to jest tak... W dobrej cenie, jak znajdziemy, to 170 tysięcy. To w dobrej cenie. No, ale jest to wtedy mieszkanie to do jeszcze... gruntownego remontu i tu mówimy o mieszkaniu 35 metrów mniej więcej. To musi być naprawdę dobra cena. Jak znajdziecie w takiej cenie, to kupujcie od razu i nawet się nie zastanawiajcie. Tak, a większość jest tak już pod 200 tysięcy, więc żeby wziąć kredyt, trzeba mieć około 20 tysięcy gotówki, żeby mieć ten wkład własny. Więc to nie jest mało. Dla kogoś, kto na przykład kupuje swoje pierwsze mieszkanie. Więc pod tym względem trzeba się przygotować. No i nie każdy też jest czasem świadomy swojej historii kredytowej. A to jest bardzo istotne. No to jest najlepsze, tak, bo czasami wydaje się, że wszystko jest w porządku i że jeśli zalegacie z jakąś spłatą, to ma to może 2-3 zł, a potem okazuje się, że po prostu nie można wziąć kredytu. Dokładnie, bo czasem nie liczy się w banku, jeśli chodzi o analizę kwoty, tylko przede wszystkim czas, w jakim była jakaś zaległość. No i czasami na przykład jest jakiś problem, bo ktoś miał kiedyś debet na koncie, no i myślał sobie, a tam parę złotych, to nic nie będzie, będzie na minusie. No, a później okazuje się, że jest tam na przykład opóźnienie 100 dni albo więcej, no i już jest duży problem. I wtedy trzeba albo kombinować trochę, jeśli chodzi z tak zwanym czyszczeniem BIK-u, bo to też nie do końca tak jest. Też jest to troszkę bardziej skomplikowane, ale o tym może nie dzisiaj. Albo po prostu odczekać jakiś czas, żeby, bo po jakimś czasie, tam no po roku, dobrą po dwóch latach historię. Czy po trzech latach już te zaległości nie są tak istotne w tej historii kredytowej, no albo zbudować sobie trochę lepszą, no to wtedy wziąć jakieś raty drobne, żeby to regularnie płacić, no i te punkty w tym tak zwanym BIK-u zbierać na Także plus. Także młodzi ludzie, dbajcie o to, żeby spłacać w terminie raty, bo później może to zaważyć na waszej przyszłości. Po kilku latach okazuje się, że to może być problem. No i oprócz niestety tego wkładu własnego mamy jeszcze coś takiego jak podatek PCC. I to jest 2% od wartości nieruchomości. Nie ma tego podatku, jeśli chodzi o nowe mieszkania, o rynek pierwotny. To jest cudowna Więc wiadomość. To jest plus. Na pewno, bo no przy 200 tysiącach to jest kolejne 4 tysiące. No jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę notariusza, no to mamy, myślę, mniej więcej jeszcze dodatkowo około 3, może trochę więcej tysięcy, więc to już nam się zbiera około 30. Tak między 25 a 30, oczywiście w zależności od ceny mieszkania. No jeśli chodzi jeszcze o dodatkowe koszty, które mogą się pojawić, no to niestety jest to prowizja zbiór nieruchomości, ponieważ bardzo często agent, który zajmuje się daną ofertą, bierze prowizję również od strony kupującej. No i tutaj się trzeba liczyć, myślę, od 1 do 3% wartości nieruchomości. No to też robi nam się kolejne kilka tysięcy złotych. Więc musicie brać to wszystko pod uwagę, jeżeli szykujecie się na zakup mieszkania. No i jeżeli na przykład widzicie, że oferta jest zbiura nieruchomości. Czasami pojawia się taka informacja, że to biuro nie bierze od strony kupującej, więc to jest na pewno wtedy korzystne. Ale myślę, że jest jeszcze jedna kwestia, o której możemy powiedzieć, bo słyszeliśmy, że nie każdy też wie, jak wyglądają w ogóle procedury później, jeśli chodzi o zakup mieszkania. No, jak mogą wyglądać, bo wiadomo, nie ma reguł. Znaczy są reguły pewne, ale nie zawsze trzeba się ich trzymać. Więc może wymienimy wszystkie etapy, które mogą się pojawić, ale nie muszą, bo najczęściej raczej biura nieruchomości stosują umowę rezerwacyjną i to się dzieje, kiedy zapada decyzja, kiedy ustalona jest już cena. To jest taka krótka umowa, kiedy się mieszkanie rezerwuje, ono w ten sposób już nie będzie, dzięki temu nie będzie już nikomu więcej pokazywane. No i z drugiej strony już jest ustalona ta cena, więc jeśli uda Wam się znegocjować, no to na pewno ona już wtedy zostanie. Tam jest wyznaczony termin do umowy przedwstępnej, no i na umowie przedwstępnej jest zadatek. I tutaj też kojarzę, że nie każdy wie, jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką. Często ludzie mówią, że to jest zaliczka, a zaliczka według prawa jest zwrotna, może być zwrotna. Natomiast zadatek, tutaj są pewne warunki, na podstawie których może być ta kwota
zwrócona. Natomiast ale jeżeli... generalnie zasady jest tak, bezwrotne. Tak, ale jeżeli się decydujecie i wpłacacie pieniądze i jest to zadatek, to tak naprawdę nie można się już wtedy wycofać. Tak, więc musicie o tym pamiętać, bo no zadatki różnie sobie ludzie życzą, chociaż najczęściej nie są to duże kwoty, bo to jest wtedy parę tysięcy złotych, ale na przykład my ostatnio się spotkaliśmy, że sprzedający chcieli od nas 20 tysięcy złotych i mieli umowę przedwstępną wydrukowaną z internetu, gdzie no według mnie... Nie do końca mnie... nawet za bardzo wiedzieli, co tam w niej jest zapisane. Gdzie według mnie nie było wszystkich zapisów, które by nas zabezpieczały, więc to generalnie nas zniechęciło do tego, żeby się, oprócz innych jeszcze czynników, żeby się zdecydować na to mieszkanie. I to też jest taka ciekawa rada dla ludzi, którzy kupują, żeby w ogóle dowiedzieć się, co zazwyczaj w takiej umowie przedwstępnej jest, bo może się okazać, że na przykład nie ma tam jakiegoś ważnego zapisu i jeśli ją podpiszecie, no to nie jesteście chronieni do końca w tym zakupie. Więc jeśli chodzi o umowę przedwstępną, to chodzi o to po prostu, żeby uważać, co się podpisuje, żeby nie podpisywać może tego od razu, tylko zastanowić się nad tym, co tam jest napisane, żeby może sprawdzić w internecie, jakie zapisy mogą was chronić. Ale prawda jest taka, że najbezpieczniej, i to też jest często coś, czego nie wszyscy o czym nie wszyscy wiedzą, najbezpieczniej po prostu jest iść do dobrego notariusza i podpisać tą umowę notarialnie, no bo wtedy on chroni nas przed różnymi zapisami, które mogą grać na naszą niekorzyść. No i przede wszystkim sprawdza dane mieszkanie, no bo na tym etapie już potrzebne są takie dokumenty jak do aktu notarialnego. No i No jest to dodatkowy koszt, ale no gra to na waszą korzyść, nie? Nie jest tak do końca, że to jest taki 100% dodatkowy koszt, no bo jak mówiliśmy już, tych kosztów jest dość dużo, ale z tego co wiem, to kancelaria, jeżeli się pisze umowę przedwstępną w jednej i końcową, dzieli te koszty trochę na pół. Oczywiście, jeżeli na przykład chcemy jakieś dodatkowe zapisy, no to czasami jest to może nieco większy koszt, ale ogólnie rzecz biorąc się opłaca, bo mieszkanie jest wtedy sprawdzone. No i też zobowiązuje sprzedawcę do tego, żeby wywiązać się ze wszystkich tych zapisów. No nas też oczywiście, dokładnie. Więc też to trzeba wtedy dobrze przemyśleć, zwłaszcza, że wpłaca się właśnie wtedy zadatek. No i on jest niestety bezzwrotny, jeżeli się po prostu wycofamy. No i zachęcamy do tego, żeby nie traktować notariusza jako zło konieczne, takiego człowieka, który wymaga od was jakichś dokumentów. Czasami ludzie, zauważyłem, chcą, żeby jak najmniej dokumentów trzeba było gromadzić przed aktem notarialnym albo przed umową przedwstępną, a przecież finalnie chodzi o to, żeby być bezpiecznym w tej całej transakcji, w której się wydaje często niemałe pieniądze. No i trzeba pamiętać, że przede wszystkim dokumenty będą potrzebne od strony sprzedającej, więc... Więc to ich koszt. Tak, więc z naszej strony, ze strony kupującej, no to tak naprawdę nie ma tego za dużo. Musimy później się pojawić z dowodem osobistym na miejscu. Mam nadzieję, że chociaż w skrócie udało nam się opowiedzieć o tym, jak wygląda ta cała procedura. Wiemy, że jest to tylko rąbek wiedzy, ale gdybyście chcieli na przykład o coś zapytać, to możecie to zrobić w komentarzu, a my chętnie odpowiemy wam na to pytanie. A tymczasem mamy do was pytanie, my, w tym temacie. Czy uważacie, że lepiej jest wynajmować mieszkanie, czy może właśnie lepiej jest to mieszkanie kupić? Więc zapraszamy do dyskusji tutaj pod filmikiem, ale też na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. No i oczywiście, jeśli ten film wam się podobał, to dajcie nam łapki w górę. No i do zobaczenia w następnym odcinku.